Szanowni Państwo, dalej zachęcam do wzięcia udziału w konkurencji piłowanie drewna, jak również przyjazd. Tam będziecie mogli sprawdzić swój czas pracy. I dzisiaj jest to robione bezpłatnie, także będziecie mieli świadomość, czy wyruszając w trasę robicie to zgodnie z prawem. Zapraszam do stoiska Lextrans. Niebieski namiot naprzeciwko głównego wejścia do budynku aeroklubu Stalowa Wola. Wszystkie drogi prowadzą dobrą wodę. Dobrą wodę na jeziorze. Kto tu raz przyjechał, nigdy żałował. I na pewno wróci tu za mną. Miejska droga. Świeży wiatr boi, zapach złotych, gdyby drogą skazy powrócił, gdy dopadną cię nieszczęścia. Proszę Państwa, widzę, że na stoisku piłowanie drewna na czas, padają olejanie, będzie do reprezentacji polskiej, także myślę, że coś tutaj z Was będzie. Jak na razie to jesteście super trwalami. Proszę Państwa, w konkurencji piłowani drewna. Na chwilę obecną pan Wiciński Andrzej uzyskuje najlepszy czas z wynikiem 14 sekund i 60. Zgłosi się zaraz do punktu medycznego uczestnik, który tak zawzięcie brał udział w konkurencji, że został zraniony. Tak, panie Andrzeju, dziewczyny już czekają w gotowości z bandażem, z wodą utlenioną i zaraz pana opatrzą. Przytomicie po miesiącu przyjechał. Rozmawia z tymi osobami, które zakupiły piłę i ci mówią do przedstawiciela. No bo szukaliście nas, panowie, bo obiecaliście, że macie. Panie, gdybyśmy wiedzieli, że ta piła robi jury, to za godzinę nie chcielibyśmy się darować dziś też.